Siemanko, ja mam na imię Kasper i witam Cię w miejscu, które jest poświęcone wszystkim pasjonatom muzyki, audio i różnych innych aspektów dotyczących dźwięku. To już drugi odcinek na tym kanale. Boże, jak to szybko leci. Ale teraz przejdźmy do konkretów. Zatem muzyka now. Podczas robienia porządku w swoim pokoju znalazłem taką torbę po targach pracy, które odbyły się, nie wiem, rok temu. Znalazłem tam takie śmieszne cukierki, jakieś tatuaże, ale chcąc wyrzucić taką torbę, tak pomyślałem, że zamiast pozbywać jej w całości, można odzyskać takie fajne sznureczki, jeszcze mają zarobione końcówki, nie wiem, czy będzie to widać. No dobrze, Kacper, ale po co ci takie sznureczki? Przecież co można z nich zrobić, z takich krótkich kawałków? Otóż prezentuję i objaśnię. Posiadam w swoim pokoju mikrofon pojemnościowy, który jest zamontowany na takim ramieniu zrobionym z lampki takiej biurkowej. Tutaj mam pokrowiec, który ładnie sobie ozdobiłem. Natomiast wróćmy do tematu sznurków. Jak każdy chyba posiadacz mikrofonu przewodowego, zmagałem się nieraz z problemem wiszących kabli plączących się po biurku. Dlatego postanowiłem nad tym właśnie zapanować. Ten kabel antenowy od wieży będzie nam służył jako kabel mikrofonowy. Owszem, można go sobie pooplatać wokół ramienia. I może jest to jakieś rozwiązanie, ale gdy opuścimy ramię, odstęp między dwoma tymi rurkami jest, no powiedzmy, taki na dwa palce. Ale w momencie podnoszenia ta szparka robi nam się już dużo mniejsza. Ale jeżeli tutaj owinęlibyśmy ten kabel całkiem ciasno, to w momencie opuszczania, już nawet nie jestem w stanie opuścić tego dalej. Dlatego z pomocą przychodzą nam właśnie wspomniane wcześniej sznurki. Mając kabel mikrofonowy, podwiązujemy go na naszym ramieniu. Mam nadzieję, że tutaj ten sznurek nie będzie się zaczepiał o sprężyny w momencie, gdy będę podnosił ramię, ale zaraz zobaczymy. Nie, wszystko się trzyma jak ta lala. Może tutaj zrobimy wyjątkowo pętelkę. O, i już mi się zrobił super. No i cholera. Opa. No. Jak widzicie, czy dam sobie ramię do przodu, czy dam ramię do tyłu, czy dam ramię do góry, na boki. O, zaraz połamię ramię. W niczym teraz nam to nie będzie przeszkadzać. A kabel będzie sobie wisiał fajnie u góry. Chciałem pokazać Wam, że czasem zamiast wyrzucać wszystko, co leci do śmietnika, co pierwotnie wydaje nam się bezużyteczne, nieprzydatne, można wykorzystać daną rzecz do tego, aby zaupgrade'ować na nasze studio, nasz cały sprzęt. Jako że tutaj mamy ten kabelek zabezpieczony, możemy go sobie puścić gdzieś tyłem biurka czy tam pod biurkiem, żeby wpiąć się do interfejsu audio. O, teraz będzie mi widać. Możemy wpiąć się tym kablem do interfejsu audio i dzięki temu całą przestrzeń roboczą naszego biurka mamy pozbawioną wszelkich przewodów, które mogłyby nam się tutaj patoczyć i przeszkadzać. To ma służyć przesyłowi dźwięku, a nie temu, żeby wieszać się na tym, czy bawić się gumką recepturką. Jeżeli akurat w swoim domu nie posiadacie żadnej niepotrzebnej torby prezentowej, to możemy... Niestety, nie każdy w arsenale swojego domu posiada niepotrzebne torby prezentowe.
Dlatego zaprezentuję Wam kilka różnych sposobów, w jaki sposób można Dlatego właśnie zaprezentuję Wam kilka jeszcze innych dodatkowych sposobów na zagospodarowanie swoich kabli. Kilka dni temu koleżka przyniósł mi dwa takie zwoje kabla i jak widać jeden spiął za pomocą trytytki, a drugi owinął zwykłą taśmą izolacyjną. Taki sposób spinania ze sobą przewodów nie jest zbyt wygodny pod tym względem, że jeżeli chcemy dostać się do kabla spiętego trytytką, musimy ją rozciąć i taka trytytka niestety nadaje się już tylko do wyrzucenia. Wydaje się, że lepszym pomysłem jest już ta taśma klejąca, ale po zdjęciu jej robią się takie kleiste ślady. Na pewno trzeba by się trochę później narobić, żeby to pousuwać. Dlatego właśnie ja sam preferuję bardziej rozwiązania, które łatwo jest zarówno zamontować, jak i zdemontować. W przypadku gdybyśmy, nie wiem, potrzebowali wymienić przewód albo po prostu go schować, jeżeli danego sprzętu nie używamy. Jest to o wiele bardziej, myślę, wygodne i nie sprawia tak wielu problemów. Z pomocą przyjdzie nam taki oto malutki zestawik naprawczy. Mam w posiadaniu wiele takich drucików i dzięki nim możemy właśnie wziąć sobie nasz kabel, objąć, jeszcze za dużo, skręcamy, zaginamy i kable nam się trzymają. No dobra Kasper, ale ja jak kupowałem telefon, ładowarkę i cały sprzęt inny elektroniczny, to nie pomyślałem o tym wcześniej i teraz nie mam żadnych takich drucików. Co mam począć? Nie wiem co ja mam zrobić teraz. I tutaj z pomocą przyjdzie nam nikt inny jak pan chleb. Jeżeli kupujecie chleb taki paczkowany, a nie bezpośrednio z piekarni, na końcu jest on spięty takimi właśnie drucikami. Może one nie są za długie, ale jeżeli chcielibyśmy tylko spiąć kable tak, żeby nam się nie plątały za biurkiem, jak widzicie, jest to dobre rozwiązanie na, powiedzmy, nie wiem, 4 wiązki. Myślę, że przy 5 mogłoby być już za dużo. Natomiast 3-4 przewody elegancko mamy spięte i zagospodarowane. Ale skoro jesteśmy już w temacie RJ-ki, to pokażę Wam sposób, na który mój koleżka ma niemal całą chałupę opatentowany. Ucinamy kawałek RJ-ki, zdejmujemy izolację, wyciągamy przewody. Taki sznureczek ze środka jest nam niepotrzebny, wyrzucamy go, a w środku mamy 4 kolory, można powiedzieć, że 8, no ale 4 kolory: brązowy, biało-brązowy, niebieski, biało-niebieski, zielony, biało-zielony, pomarańczowy i biało-pomarańczowy. Teraz mamy przed sobą plątaninę kabli, nie wiadomo co jest od czego, co ma czemu służyć, dlatego dzięki właśnie drucikom z RJ-ki możemy je nawet rozkręcić i korzystać z nich pojedynczo. I używając różnych kolorków możemy spiąć sobie na przykład kabel od myszki i klawiatury. Biorąc przewodziki przykładowo brązowe, możemy spiąć sobie kable do drukarki, do jakichś tam sprzętów. A kolorem zielonym przykładowo możemy sobie spiąć kabel od lampki biurkowej, kabel od czegoś innego, co też jest wykorzystywane. Na koniec możemy sobie wziąć przykładowo kabel niebieski, spiąć sobie wszystkie wiązki. I teraz, jakie są zalety takiego rozwiązania?
jeżeli potrzebujemy dostać się do jakiegoś kabla, nie wiem, coś tam potrzebujemy odłączyć, modem czy cokolwiek innego, rozkręcamy sobie daną wiązkę. Po kolorkach dochodzimy szybko do tego, jaki kabel jest do komputera, jaki odpowiada za jaki sprzęt, typu drukarka, jaki kabel odpowiada na przykład zielony za oświetlenie, przez co skraca nam o wiele to czas docierania do tego, od czego dany kabel jest. Idąc do kuchni, żeby odnieść chleb, przypomniałem sobie o jeszcze jednym ciekawym pomyśle, który wam zaraz pokażę. Żeby pokazać wam ten sposób, niestety będę musiał zdemontować tablicę. Bierzemy nasze dwie wiązki oraz gumkę recepturkę. Może ta jest troszkę za duża, dlatego włożę ją na pół. Bierzemy nasze przewody, naciągamy gumkę i przekładamy jedną końcówkę pod drugą. Dzięki czemu tutaj nam się zaciśnie. A co najlepsze, jak zdejmiemy na przykład jakiś kabel albo chcemy dołożyć kolejny, bierzemy taką gumkę, naciągamy i wieszamy sobie z powrotem. I tak oto zawiązane kabelki mogą nam spokojnie wisieć na gwoździkach czy haczykach, które sporo osób ma w ścianę. Jeżeli mamy jakieś kable, które są zamontowane na stałe, czyli na przykład kabel zasilający do komputera i chcielibyśmy je przytwierdzić na stałe do ściany, to możemy skorzystać na przykład z takich nypli. W sumie nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa. Ja zawsze przynajmniej tak mówię z tatą. Także nie wiem, dajcie znać w komentarzu, jak to się dokładnie nazywa, czy to są nyple, czy to po prostu mój tata tak na nie mówił. Albo też możemy skorzystać z rozwiązania, którego niestety u siebie w domu nie posiadam, dlatego musimy wyjść na klatkę. Możemy puścić przewody w takich korytkach prostokątnych czy okrągłych, ale zarówno nyple, jak i takie korytka, oj, są to rozwiązania, które bardziej są rozwiązaniami stałymi i wymagają ingerencji w powierzchnię ściany. Także jako, że my będziemy mieszkać tutaj jeszcze tylko przez jakiś czas, potem będziemy się przeprowadzać do innego miasta, to nie chcę robić dziur w ścianach, więc przewody na razie sobie leżą luzem. Ale co w przypadku, gdy chcemy zapanować nad krótszymi kabelkami od ładowarki, od innej ładowarki? Wtedy oto z pomocą przychodzi nam takie oto fikuśne etui. W takim pokrowcu na suwach możemy znaleźć kieszonki na karty pamięci, na pendrive'y. Mam nawet tutaj taką lampkę na USB. Mamy też taką kieszonkę dodatkową na przykład ja wykorzystuję na przejściówki, mały, duży jack. Tu co to mamy? A, tu są zasłonki do kamerki internetowej. O, tutaj mamy, nawet teraz dopiero zauważyłem, w środku było takie o co udaśne coś i tutaj w środku jest kieszonka, w której możemy zmieścić kartę SD. Nawet wcześniej nie zwróciłem uwagi na to, myślałem, że to po prostu taki sobie frędzelek wisi. Ej Kaczpeł, co ja mam zrobić? Ja mam w moim mieście takiego etui i bardzo potrzebowałbym zagospodarować swoje pendrive'y, bo mam ich tak dużo, że mam ich bardzo dużo. Co wtedy? Wtedy do akcji może wkroczyć chociażby pudełko po lodach. Otwieramy nasze pudełko, wyciągamy pendrive'y, wrzucamy wszystko po kolei jak leci. Fakt, że minusem tego rozwiązania w przeciwieństwie takiego tu jest to, że wszystko lata nam luzem, nie mamy nic na stałe jakby umiejscowionego, przez co jak uzbiera nam się całe takie pudełko, no to musimy troszkę pogrzebać czasem, żeby znaleźć to, co aktualnie szukamy.
Kacperka spał, ale takim pudełeczko mi się nie podoba, bo to nic nie widać, co jest w środku. Czasem gdzieś tam przełożę, zapomnę, będę szukał, będę się denerwował. To kup sobie lody w przezroczystym pudełku. Wtedy jak wrzucisz swoje wszystkie bambetle, zamkniesz pokrywką, to będziesz mógł zobaczyć wszystko od boku. Kacper, Kacper, ale ja nie wiem lodów, nie wiem słodyczy, nie lubię cukru. Co zrobić wtedy? Na pewno masz w domu leki, jakieś inne medykamenty. Zostają pudełka mniejsze, większe, otwierane od boku, od góry, z 7 różnych stron, więc bierzesz sobie takie pendrive i to wszystko wrzucasz do środka, gubisz połowę. Taka lampka ci się nie zmieści, chyba że zgniesz ją w pół, wrzucisz do środka i wtedy się mieści i nie ma większego problemu, że rozwiązanie jest. KSPU, ale ja nie biorę leków, jestem antyszczepionkowcem, leki szkodzą zdrowiu, ja się leczę tylko naturalnymi metodami. Tutaj też znajdę rozwiązanie. Znajdź sobie wtedy, nie wiem, chociażby taką skrzyneczkę, jaką widziałeś wcześniej u mnie. Rozkładam sobie tą skrzyneczkę, otwieram góry. Mam tyle miejsca na przewody, na ładowarki do akumulatorów. Nawet ładowarkę samochodową, nie mam pojęcia po co mi ona. Kabel HDMI, więcej baterii, przejściówki i mocowania do mikrofonu, jakbym potrzebował zamontować inny statyw. Także myśl, kombinuj, pojemników, pudełeczek jest pełno. A moim zdaniem lepsze jest to rozwiązanie niż trzymanie wszystkich drobinek, drobiazgów luzem w szufladzie, bo z czasem jak zacznie się ich zbierać coraz więcej, to robi się taki harmigder i bałagan, że ciężko nad tym zapanować, dlatego moim zdaniem lepiej jest już wziąć kilka pudełeczek mniejszych, czy tam większych, poukładać sobie w szufladzie obok siebie, nawrzucać tam na przykład tu pendrive'y, tutaj karty pamięci, tutaj krótkie kable od ładowarki, tutaj długie, dzięki czemu łatwiej będzie nam zapanować nad tym wszystkim i nie pogubimy się tak szybko, jakbyśmy się pogubili wrzucając wszystko luzem. Przy okazji nagrywania materiału już na ten temat, nie mógłbym podzielić się z wami jeszcze jednym pomysłem, na który wpadłem jakiś czas temu, gdy zgubiłem się w internecie na aukcjach internetowych. Tak, żeby to było ładne, estetyczne, a zarazem nie kosztowało nie wiadomo ile dużo pieniędzy. Przejdźcie się do lokalnej pasmanterii albo wyszukajcie w internecie hasła typu rzep w taśmie, taśma rzep, rzep w taśmie, taśma w rzepie. W ofertach sklepów znajdziecie bardzo szeroką gamę kolorystyczną o różnych szerokościach taśm, dlatego na bank znajdziecie odpowiednią taśmę dla waszych potrzeb. Jeżeli potrzebujecie pospinać tylko jakieś cienkie kabelki, jak na przykład wewnątrz... I się zwiesiłem. Co ja mówiłem? Jeżeli potrzebujecie pospinać tylko jakieś cienkie kabelki, na przykład wewnątrz obudowy komputera, tak żeby ładnie się to prezentowało i nie kaleczyło oka, albo nie wiem, potrzebujecie tylko spiąć sobie jakieś tam 2-3 cienkie kabelki, to użycie taśmy o szerokości 10 do 15 mm. Natomiast jeżeli potrzebujecie spiąć takie grubsze wiązki kabli, gdzie macie dużą plątaninę za biurkiem, użyjcie taśmy, nie wiem, 2-3 cm. Taka taśma będzie trzymać dużo mocniej. Myślę, że te takiej szerokości rzep nie jest to już potrzebne, bo mimo wszystko to trzyma całkiem mocno. Ale taki paseczek grubości 0,5 cm czy 1 cm mógłby jakoś, nie wiem, może jakoś, no, może to jest tylko jakaś moja tam dziwna fanaberia, ale myślę, że im większy pęczek, tym ta taśma lepiej, żeby była troszkę szersza, solidniej to trzymała i nie będzie wyglądać komicznie jako taki cieniutki paseczek. No i tak. Zobaczcie, jak dzięki temu wszystkiemu wygląda moja szuflada.
Nie ma tu jakiegoś większego bałaganu. Wszystko jest uporządkowane. Potrzebuję karty pamięci, pendrive'y, biorę tu i wyciągam. Potrzebuję mikrofon krawatowy, wyciągam, mam. Mam tu nawet w tubie po chipsach spakowany w folię bąbelkową mikrofon pojemnościowy. Jako że nie korzystam z niego zbyt często, a nie chcę, żeby coś mu się stało niechcący chociażby, czy żeby nie obijał się w szufladzie, wkładam go sobie w tubę, zamykam pokrywkę i leży sobie bezpiecznie. Tu mam kabel HDMI, jakieś starsze przewody, kamerka internetowa, której nie używam. Wszystko wrzucam sobie jak leci. Kładę mikrofon, zasuwam szufladę i wszystko gra, nie ma żadnego problemu. Dzięki temu obszernemu jak Wisła materiałowi możesz czuć się w końcu spokojny i szczęśliwy, jako że znalazłeś... Co znalazłeś? Remedium! Remedium! Remedium na twoje problemy z organizacją kabli, które wiecznie się plączą i walają po biurku. Mi natomiast będzie niezmiernie miło, jeżeli zostawisz łapkę w górze, komentarz, w którym podzielisz się swoimi innymi sposobami na organizację kabli oraz suba z dzwoneczkiem, dzięki czemu będziesz powiadomiony o kolejnych materiałach. To już tyle na dziś, także do zobaczenia w Muzyka Now!